Siema ziomki, ziomale, witam uksantoran na kanale, no chyba na ostatnim odcinku ze Skarbowej Przygody. To znaczy jeszcze nagram pod sam koniec nagrywanie tego i mam zamiar jeszcze nagrać też na telefonie mojej żony, jeśli mi się uda. Bo nie wiem czy się uda to nagrać na jej kwadratowym wyświetlaczu, ale tutaj właśnie jest zakończenie. Bo tak, proszę państwa, ja jestem że tak sobie przejdę tutaj jestem w tym miejscu, o, i tutaj mi brakuje jeszcze dużo w sumie, żeby dojść do mućki, bo tutaj muszę zbudować tą budkę, tą skrzynkę życzeń, w sumie, tu przejść, dostanę trochę energii, zbudować to przejście, przekopać się przez ten kamień. I jeszcze zlikwidować tutaj coś i te drzewa, dwa, tak, żeby dojść do tej muczki, ale to może nie dojdę, ale jest w sumie jeszcze kurczę, no dwa dni. Tylko, że jutro w czwartek będę w trasie i będę mało aktywny. Dzisiaj u mnie jest środa, 12 lipiec 2023, w tej chwili godzina 16:44. I postanowiłem trochę przyspieszyć to sobie. Czyli te magiczne poła... magiczne krzewy sobie wyczyściłem, i zacząłem czyścić też krzewy kwitnące. 10 mi brakuje. I tutaj, właśnie dzięki temu, że tych magicznych połaci krzewu policzyłem, że mam 1165. Tutaj dostanę 200. I już jestem na 1300, tak? No fajnie. Tak więc w sumie to wygląda tak, że mogę tu wejść i dojść do ostatecznej rozgrywki, czyli ostatecznej dekoracji. Pyk. I tu w tej chwili mam 1215, czyli wystarczyłoby mi tylko 100. Nawet niecałe 100. Powiem 90, nawet 85, tak. 85 by mi starczyło, a ja mam tutaj 150. A więc pyk, pięknie i to jest koniec. Dalej nie ma. Ostateczna nagroda. Ja się przyjrzę tutaj. 20 kamyczków energii nie zdążyłem, albo nie było widać. Zobaczyć, ile. Nie, nie dostałem w ogóle energii. Tak, nie było energii, ale kamyczki chociaż. Już tutaj kamyczków nie będę wykorzystywał do następnych przejść, bo rzeczywiście, nawet jakbym tutaj doszedł, to bym się nie bawił w otwieranie tego przejścia. Nie, 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 nie. Już by mi się nie opłacało. No. Fajnie by było jednak dojść do tej muczki tutaj, bo ona troszkę kamyczków tutaj sporo da na następną skarbową przygodę, nie? A teraz wyjdę sobie oczywiście. Przekieruję sobie farmę w miejsce, gdzie to coś, co dostałem w nagrodę, tutaj wyląduje. I sobie fajnie. Bałagan. A, to z normalnego grania. A dobra, jest. Wózek papieru. Tyk. pięknie. Jest wózek papieru. No, nie tak, nie chciałem na grządki nacisnąć. Czerwona szczotka, ale ta czerwona szczotka to jest taki badziew. Coś, co jest gorsze niż, mi się wydaje, fioletowa szczotka. No, ale dobra, zdobyłem. Zdobyłem, 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 jest fajnie. Rejestruję. Dwie godziny się to Rejestruję. Dostanę tylko 15 zielonych żetonów. I tylko cztery punkty do galerii, które są też punktami do ścieżek i do konkursu piękności, można powiedzieć, bo to daje mi więcej punktów wtedy dla ludzi, którzy głosują na mnie. No tutaj akurat trzeba przyznać, że w tym miejscu tutaj jest bardzo dobra dekoracja, bo obejmuje sześć ścieżek wokół tego i jest dalej daje 30 Punktów do dekoracji. No, jeśli chodzi o postawienie na farmie, żeby sobie tam zwiększało punkty dekoracji, to jest fajne. Co, wejdę jeszcze w ten tryb? No, jest to spora dekoracja. Taka. jaka ci przesunę? Trzeba ją oczywiście. Sobie tak. Chciałem przesunąć, żeby przy grządkach równo, równo stała. No tak trochę nie w porządku, bo jak postawię ją, w, bym postawił w grządkach, to usunie mi cztery grządki i zostanie bez sensu dużo miejsca. Tak więc, dobra. I tyle w temacie. Do magazynu jest wózek i tyle. Twoi goście skończyli, dobrze, to nie temat. Nagrywanie. Fajno. Zaraz będę kopać kofać kufry, chyba nie wszystkie wykopane. Dobra, i fajno. Tyle, oczywiście, kochani widzowie. Ostatni film z wyjazdu. Już zakończenie prawdziwe, to ostateczne. Nagram już możliwe, że nagram je na telefonie. Ale już będę mógł sobie dodać muzyczkę, przyciąć początek, przyciąć koniec i tak dalej. A tymczasem zostawcie łapeczki, subskrypcje, jeśli się podobało to wszystko. I trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa. Tu, 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 tu. Cześć, na razie.